Siemano, witam wszystkich w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajduję się na wodzie PZW z kolegą Piotrem. Piotr, przywitaj się. Siemanko, siemanko. No i spróbujemy złowić jakiegoś szczupaka na żywca. Zobaczymy, co dzień przyniesie, może uda się coś złowić. No tak, ląduje karaś. Mniej więcej tej wielkości. Zobaczymy, może jakiś zębaty drapieżnik się skusi. Dość gruba plecionka, bo tutaj mam kij morski, żeby w razie czego z tych kapelonów wyciągnąć tego szczupaka. Mocny sprzęt, 90 do 220 gram, gruba plecionka. Tutaj ma, później, tu w sumie żadnej filozofii nie ma, stalka, no i karaś zaczepiony za grzbiet. Tak jak ostatnio, też po 11 się ruszyły. Uspokoił się. Ale chodzi lewa, prawa, lewa, prawa. Ale nie jedzie pod wodę, więc... On go musi pod wodę. Nie, to chyba nie było wranie. Karaś się odpalił. Jest, mamy pierwszą rybkę. Czupaczka na żywca. O, kapelony. Dobra, dawaj. Jest! Dzięki, Piotr! Ej, no chyba nie jest taki mały. Nie jest, nie jest. Dobra, bierzemy.
chłopaka na żywca, 58 cm. Duży nie jest, ale każda ryba cieszy. Wpuścimy chłopaka, niech sobie pływa i żyje dalej. Ej, wyłączyło się coś. Co? Okay. Dobra, już jest. Już jest? Nagrywa, ale zgasło. Znowu zgasło. Wpuścimy chłopaka. Płyń ty gryzie. Dosyć małe jeziorko, bardzo płytkie. To jest to jezioro z pierwszego filmu na Spławik, gdzie łowiłem zdręgi. Jest tu maksymalnie 2 metry w najgłębszym miejscu. Stoimy właśnie w takich kapelonach, przy trzcinkach, fajne miejsce. Szczupak widać aktywnie żeruje, bo co chwilę jakieś ataki widać na powierzchni. Byliśmy tutaj w weekend ze spinningiem, ale wyjścia było, nic się nie udało niestety wciąć. Ale jeszcze tu przyjedziemy i to na pewno nie raz. Piotr siedzi i czeka. Teraz kolej na ciebie. Może jakaś ładna ryba wyjedzie. Jak mówisz, Piotr, złowimy coś jeszcze dzisiaj? O nie, czy nie wybrałem. Ale by było ciekawie na kamerze. Coś przypłynęło. Trzeba próbować. Się przestraszyć, nie? Cicha zatoczka, kapelony, trzcinka, wręcz podręcznikowe miejsce, ale strasznie płytko. Nawet pół metra tutaj nie ma. Próbujemy. Trzeba przyznać, że żywiec jest teraz jedną z lepszych metod na szczupaka. O, ale się cipnął. Ale gdzie? Gdzieś tam w zatoczce. Chyba za tym cyplem, tak? Żywiec to łatwy cel dla szczupaka. Stoi w miejscu, kusi wibracjami. Na szczupaki teraz patrzę, żeby trochę zaoszczędzić energii. Więc myślę, że to fajny moment na żywca. Tylko trzeba znaleźć ciekawe miejsce. No, nagrywam już z domu, bo strasznie się ruszył wiatr. Nic by się nie udało nagrać dźwiękiem. To już koniec łowienia było. Nic więcej nie udało się niestety złowić. Jeden szczupak, ale zawsze cieszy. Więc pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, komentarz. No i pamiętajcie,
połamania.